Witamy w specjalnym odcinku Nieczystych Zgrywek, tym razem poświęconym grze Magicka, którą tym razem gra Michał jako nasz nadworny pecetowiec. Nadworny pecetowiec gra grę Magicka. I uwaga, będzie grał w nią na myszce. Ponieważ Magic, tak, myszka. A w ogóle to witają się z wami, właśnie. Michał Piłowarczyk, grający w Magicka. Tomasz Strągowski, komiksowania.pl. I Dominik Gąska, Imperium Gier. Wybraliśmy ślicznie naszego maga, jak będzie wyglądał. Generalnie jest to gra mocno kooperacyjna, czyli wiadomo, że... Ale będziesz grał w nią sam, ale tak? Ale będę grał w nią sam, z różnych względów. Bo nie lubi ludzi, nie potrafi z ludźmi się dogadywać i tak dalej. Lubimy grać tylko na padzie, więc... jest taką grą hack and slashową, której jest mało slashowania, ponieważ jest gra, która skupia się całkowicie tak naprawdę na magii. Więc tutaj tak naprawdę jesteśmy tylko i wyłącznie czarodzieje. Mamy oczywiście mieczyk, ale używanie go nie jest zbyt dobrym pomysłem. Fabuły prawie, że w ogóle tam nie ma żadnej tak naprawdę. Jakieś tam tylko takie i tyle, nie? Ratujesz świat przed złem, który wyskoczył z dziury, tak? Wyskoczyło z dziury. Tutaj odebrałem proch z wioski i przyjechałem do wioski właśnie z tym prochem i koń sam wie, gdzie jechać. To jest drewniany koń? To jest drewniany koń. Lecimy. W lewym górnym rogu, jeśli spojrzycie, możecie zobaczyć cztery... To jest lewy dolny. Lewy dolny róg pokazuje 8 różnych rodzajów magii, które możemy ze sobą mieszać, żeby tworzyć różne efekty. Jak słyszycie, oni nie mówią po angielsku, tylko mówią tak jak Simsy. Takim... To jest mała gra tak naprawdę, to nie spodziewamy się tutaj jakiejś super wspaniałej grafiki i nie wiadomo jakich efektów, bo jednak to jest taka... Trochę jak Torczy wygląda. No tak, dokładnie tak. Nie wygląda brzydko. Do miasta i dalej będziemy walczyć. Właśnie w takich małych grach to nie jest ważne, żeby ona ładnie wyglądała. Tylko żeby jakiś styl graficzny. Tak, żeby była wystylizowana w jakiś taki fajny sposób. Bla, bla, bla. Wiesz teraz walczyć z nimi? Nie, mamy sobie pójść do karczmy, żeby odpocząć. Idziemy sobie do karczmy. I szok. Coś się tutaj stało. Co jest? Nie wiem, coś wybuchło. O, coś wybuchło. W końcu możemy coś porobić i wracamy. Napadnięto na miasto. Wszedłeś do karczmy, coś wybuchło. Bo... No niestety to nie jest może super fantastycznie rozwiązane fabularnie, ale o, rozpoczyna się walka. I my, jako prawdziwi magowie... Czekaj. I tam te wszystkie czary to mieszasz 8 przyciskami na klawiaturze? Tak. Ups. Wow. Teraz leczymy się same siebie. Musimy tak. Musimy rzucić na siebie wodę, o, bo jesteśmy oblani. Teraz musimy troszkę się ten. Co te ikonki symbolizują szczególne? No to masz tak, woda. A po wodzie? Jest tak, woda. Już zabiliśmy wszystkich, więc jest okej. Woda, leczenie. To jest shield, czyli tam ochrona. To jest lód. To jest elektryczność, to jest taka magia arcane, czy tam taka, nie wiem, starożytna, czy jak to nazwać, to jest kamień, czy tam ziemia, a to jest ogień. I można sobie łączyć tylko niektóre kombinacje, czy na przykład nie mogę wymieszać na przykład kamienia i... Patrzcie, naciskam, nie? I mamy jeden element elektryczny. I kamienia teraz nie mogę wybrać, bo one się nawzajem anulują. Ale na przykład jak weźmiemy ogień, to możemy ciągnąć ogniem. Jak chcemy rzucić fireballa, to musimy dołożyć do tego jeszcze kamień, żeby coś poleciało. Wow. Nie? Klawiszologia jest trochę skomplikowana, bo to jest jak A można więcej kombinacji niż z dwóch żywiołów zrobić? Z pięciu można razem. Oj. Ta gra jest taka strasznie, ona strasznie nie wybacza, czyli na przykład jak wezmę ogień, na przykład kamień wziąłem te 4 razy i jak rzucę na siebie, tak jak na przykład rzucam na siebie leczenie, tak? Rzuciłem sam na siebie kamień, umarłem. Wow, jedno w ogóle z najoryginalniejszych samobójstw. Nie, to nie jest najoryginalne. Zaraz zobaczcie, jeszcze bardziej oryginalne samobójstwo mogę wam pokazać. Na przykład jak jesteśmy mokrzy, rzuciliśmy na przykład jakiś mokry czar. I elektryczność wtedy? No. Im więcej mamy elementów wybranych, tym wolniej idziemy, nie? Mhm. A teraz masz sobie wybrane? Teraz elektryczność wybrane... z tym tak. Arcane, tak? No. Niestety przez nadmiar tych elementów wydaje mi się, że to jest gra, która by się nie sprawdziła na tym. Nie, za dużo jest. Na konsoli. Ale to jest, tylko... to jest mój ulubiony czar, patrzcie. To jest tylko te osiem elementów i nic więcej nie robisz na klawiaturze, tak? I myszka. Tak, tylko musisz, wiesz, wybierać je odpowiednio i odpowiednio szybko. Nie zawsze jest tak, że jest czas po prostu na wybranie, nie? Czasami po prostu trzeba wybrać na pamięć. Nie, no to w sumie jest tyle klawiszy na padzie. Tak, ale jeszcze musiałbyś mieć sterowanie kamerą, celowanie, wybieranie wroga. Mogliby zrobić przecież normalne sterowanie kamerą, żeby kamera się sama poruszała za tobą. No tak, ale jeszcze musisz jakoś wybrać. Taki czar. Nie. O, tak. Jak to zrobiłeś? Połączyłem ze sobą shield oraz połączyłem elektryczność. A. O, a teraz granaty. Na całe szczęście nas nie zabiły. Teraz rzucamy na siebie czar.
słuchamy pana. A gdzieś ty masz jakąś ilość many albo coś takiego? Nie ma many. Możesz po prostu rzucać kiedy chcesz i co chcesz, tak? Tak. A czy ta postać jakoś rozwija, że ten? Zginęliśmy. Niestety gra Michał. To jest gra, w której po prostu się ginie tak naprawdę co chwilę. Czy ta postać się rozwija w jakiś sposób, że te twoje czary są coraz potężniejsze? Nie, dostajemy kolejne księgi czarów. Oj. Gdybyśmy grali w cztery osoby, to po prostu byłby ktoś, kto mógłby nas skrzesić, ale ze względu na to, że nie ma... Ale dostajesz jakieś nowe te elementy, czy... Dostaję nowe kombinacje czarów, bo oprócz tego, że są takie standardowe kombinacje, tutaj nadal możesz sobie wybrać, nie? Na przykład jest haste, czyli wtedy się poruszam szybciej. Na przykład jest Thunderbolt, czyli... No dobra, ale jakby się uczysz tych nowych, przeczytał w jakimś... Nie, tak, to mogę na Wikipedii, to możesz się ułożyć tak. Nawet zanim się tak jakby... Ta nauka polega tylko na tym, że gra ci podaje tą kombinację. Jak już się poznasz, to jakby grając od początku znowu możesz tej kombinacji użyć, tak? Tak. Oj. Wodny i tak jakby i możesz też dojść do niej metodą prób i błędów. Tak, ale na przykład możesz dojść niechcący taką metodą, że zrobisz, jak przed chwilą wtedy zrobiłem, że zrzuciłem na siebie samego kamień, nie? Ale to może być fajne, bo na przykład masz jakąś mega akcję i naciskasz spanikowane przyciski i nagle odkrywasz nowy czar. Dokładnie no. Tak. O, to jest czar, który powinien zamrozić. Oj, nie zamroził, bo nie zdążył przejść. O, zamroziliśmy go teraz i porusza się wolniej. A że jest mokry, to działa na niego lepiej w tym momencie elektryczność, nie? Oje! Czy to jest takie sejwowanie, że tych, których już tu zabiłeś, to ich już tu nie będzie? Jakby ten postęp, że został już zapisany, czy nie? Nie, bo on... Czy od początku musisz wszystkich powybijać? Od początku trzeba wszystkich powybijać. Teraz jestem mokry, dlatego teraz rzucanie czaru związanego z elektrycznością nie jest najlepszym pomysłem. A o czym tu widzisz, że jesteś mokry? Bo woda z niego kupie. A, faktycznie. Więc musimy na siebie użyć czaru ognia. No jest tak, jest to grana wskroś pecetowa tak naprawdę i... Naprawdę na początku jest tak, że sobie biegasz tylko i podpalasz sobie gobliny, a później jak masz jakąś taką większą walkę, potrafi na przykład na ciebie napaść 40 potworów naraz. No już przesadzę z tą pecetowością, nie? Jest tu akcja jakaś, coś się dzieje, rusza się. No właśnie. Już nie przesadzę, jest takie bardzo pecetowe. Lubię ich wybuchać. Dobra, teraz użyjmy mojego ulubionego czaru, czyli granaty. O. To są gobliny, które noszą bomby, więc nie można ich do siebie dopuścić. Nie można ich do siebie dopuścić. I tak pan sobie będzie biegał. Okay. On nie spadnie z tego mostu? Właśnie można tak na przykład ustawić bomby, szczególnie przy takich poziomach, które na przykład na klifach się rozgrywają, że tak ustawię bomby, że wybuchnie w odpowiednią stronę i spadnie z klifu. W ten sposób na przykład można trochę silniejszych przeciwników rozwalać. O, to jest właśnie nasz mistrz, który wcale nie jest wampirem, wcale nie ma na imię Wla. A jak się gra, Michał, w koopie? Bardzo fajnie się gra w koopie, bo można się wskrzeszać, więc tak naprawdę z jednej strony może jest trochę trudniej, bo na przykład twój kolega z drużyny rzucając czar może na przykład trafić ciebie zamiast przeciwnika, ale za to jest to wskrzeszenie. Na przykład ten czar, który tu widzicie, ten promień... A, czyli możesz siebie nawzajem wskrzeszać? Możesz się nawzajem wskrzeszać. Ale uszkadzać siebie. Tak. Tak, właśnie to w ten sposób działa, dlatego ta gra jest taka fajna na... jest taka fajna na multi, bo po prostu uszkadzasz nawzajem samego siebie i bardzo trzeba uważać, dlatego są takie... A tak jakby te poszczególne postacie się... bo tam wybierałeś konkretną postać, one się różnią czymś, nie, a to jest tylko skórka. Kolor tam tego ubranka, tak? Ten goblin poleciał. Oj, nie. Jest dużo wycofywania się. To wygląda jak coś takiego, co ja bardzo lubię w grach, że na taki kontrolowany chaos. Tak. Że dzieje się strasznie dużo rzeczy, ale jak już ogarniesz, co się dzieje, to masz mega satysfakcję z tego. To jest kontrolowany chaos, ale to też jest chaos niekontrolowany bardzo często. Właśnie jak na przykład gra się w kilka osób i ktoś rzuci, na przykład źle rzuci czar uzdrawiający, zamiast uzdrowić ciebie, uzdrowi wszystkich twoich przeciwników. No tak, ale właśnie to też jest jakby ci wtedy gra karze za to, że coś źle zrobiłeś, nie za to, że po prostu, tak. Że jest trudna i... Brzmi to sensownie. Od razu możemy przeprosić, że czasami się tnie ta gra, ale ona jest bardzo kiepsko zoptymalizowana. Jest nie za dużo, więc wytyka. Pan wybucha. A jak tutaj wyglądają te lokacje poszczególne? Po jakich, nie wiem, terenach się poruszasz? Wcześniej na przykład biegałem po pięknych, zielonych wzgórzach. A, skoczył na niego goblin.
po pięknych zielonych wzgórzach i po lasach pełnych magicznych stworzeń i tak dalej. Tutaj jest akurat lokacja miejska, to jest czwarty rozdział w grze. W ogóle dość nietypowe w takim hack and slashu, żeby walczyć w mieście. No, tak, miasto tak, było tak. Takim bezpieczną przystanią. Ale już na przykład kolejny rozdział rozgrywa się w obozie, które oblega jakieś tam miasto kolejne. Wygląda bardzo jak ten dodatek do Diablo. W ogóle jak na dzisiejsze gry takie hack and slashowe, to bardzo nietypowe jest to, że tutaj się nie rozwija postać. Tak. Że brakuje tego elementu RPG. Aha, achievka odlotowana. Pozytowe achievementy są takie smutne. Są smutniejsze nawet niż achievementy na PS7. Naprawdę. Powinniście mieć jakiś, nie wiem... specjalną grupę, która się spotyka i się podnieca tymi waszymi achievementami, bo przecież przyjaciołom tego nie myślisz, ty ani nie porównasz sobie ani z takiego. Chyba wsparcia. No właśnie, tak. Pokaż nam swoje achievementy, co? Przyjdź na spotkanie. Oj, to się będzie... Wow. Tak, zostawiłem to na koniec, żeby właśnie. Ale trochę się przycina, co ta gra? A co to było? Co? Jak zrobiłeś to, takie, że naokoło ciebie były te bomby? Bo jeśli na przykład wezmę shield i wezmę dwa razy arcane, a nie jeden, to wtedy... A nie, o widzisz? To wtedy... A ty, jak ty wejdziesz na tą bombę, tak, to też wybucham. Tak, gdybym się ruszył chociaż troszeczkę w prawo albo w lewo, nie został pośród... Wow, a teraz musisz z jakimś innym... A to jest zły mag, tak. I za chwilkę zobaczycie, jak Michał ginie raz po raz. Do tej pory nie widzieliśmy? Leczenie! Leczenie! Uciekamy! Jakiś taki boss, tak? Najgorsza jest grawitacja w tej grze. Czemu? Generalnie jak się podrzucisz do góry, chociażby niechcący, to jesteś trup. O, to jak ten pan, który właśnie spadł. Dobra, podbiegnij. A co to tak się tnie? O! Nie. Grawitacja. Ale zabiłeś go. Ale od nowa. I tak wygląda ta gra przez cały czas. Się umiera. Się umiera, trzeba się nauczyć czarów na pamięć, bo inaczej jest. Mam również... O, spadaj mało. Mam również dwie bronie. Jest to młot bojowy oraz specjalna lacha, którą mogę przywołać jakiegoś takiego stwora. Właśnie pokaż, jak się tłucze tym. No właśnie, pokaż, jak się dokładnie. Bardzo, kurde, żałuję, że nie ma tego na Xbox Live Arcade. Ej, no! To jest twój drzewiec, tak? Tak. No to w koopie musi być fajne. Ojej, w koopie to po prostu jest coś niesamowitego, naprawdę. Jak nawzajem się wskrzeszasz i go tylko zabijasz i wtedy tak jakby poziom trudności dużo jednak spada, nie? Ale te efekty czarów są bardzo fajne. Ja zawsze chciałem właśnie zagrać taką grę, która w końcu traktuje czary inaczej niż po prostu jako przypisane, wiesz, pomniejsze grę, wrażenie Larlocha. Tak, bo to po prostu zawsze było takie trochę głupie, nie? Że tak jakby ktoś wymyślił za ciebie czary, a teraz jedyne, co ty możesz zrobić, to po prostu rzucać ze zwolnik. Aha, a podstawowy czar to mamy odpychanie, więc jak na przykład ten goblin rzuci do nas granatem, to możemy, o, odepchnąć ten granat do niego. To jest taki, że nie musisz nic mieszać, tak? Tak, w ogóle. Tak. Po prostu klikasz i to się samo robi. Możemy poczuć się jak Imperator Palpatine. O, tu mam wtedy. Uciekamy po bomby. No i... Oj! Oj. I tak wygląda ta gra. Jest naprawdę bardzo fajna. Jest naprawdę fajna. Nie wiem, czy nie zacznie się nudzić tam po kilku godzinach tak naprawdę grania, ale ja gram w tej chwili ponad 3 godziny i ciągle jeszcze mi się nie znudziło. Wczoraj grałem jeszcze z większą grupą znajomych, razem z 4 osoby graliśmy i było naprawdę fantastycznie. Szczególnie jak już grają ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co robić, a nie tylko... A ile u was procesiarzy kosztują takie małe gierki arcade'owe? Ja ją kupiłem na Steamie, jak był sale, jak była wyprzedaż, to ona mnie kosztowała 4 euro. Wow. To spoko. Jak na taką grę i... Za 16 zł taką grę, tak, no. Ja proszę 3.